Na naszym meczu gościmy dzisiaj pana Adama Grzankę, muzyka oraz satyryka. Dowiedzieliśmy się, że jest pan po raz pierwszy na Krakowie. Jak się podoba? No, mogę stwierdzić, że jestem opóźniony w rozwoju, prawda? 20 lat co najmniej pominąłem taki aspekt życia, jak chodzenie na mecze i przyznam, że nigdy więcej nie będę wypowiadał się o czymś, na czym nie byłem. Czyżby? Atmosfera jest zupełnie inna niż ta, którą opisują media. Po prostu widzę wspaniałe, jakieś takie integracyjne przeżycie zespołowe. Jest cudownie. Dowiedzieliśmy się, że na piłce się pan nie zna, ale chyba wie pan, co to spalony. Wiem, co to jest w hokeju spalony. To nie wiem, czy w hokeju spalony to jest to samo, co w piłce, czy nie. W hokeju to jest tak, że musi krążek najpierw wlecieć na tercę niż zawodnik. Podobnie, tak? No, czyli jedni od drugiego odgapiają, tak? Po prostu. Tak, ale wiem, w wieku 40 lat, proszę państwa, ogarnąłem temat legendarnego spalonego. Jak sam pan przyznał, na hokeju się zna pan lepiej i kibicuje pan naszemu zespołowi, Komar Krakowi. Dlatego zobaczymy pana na pewno na meczach półfinałowych najbliższych. Ja przyznam, że ja trochę dziwnie zacząłem tego hokeja, bo zacząłem od grania w hokejowej reprezentacji artystów polskich. Ale stopniowo złapałem bakcyla i udało mi się zaczepić do paru drużyn w Krakowie, którym dziękuję za wyrozumiałość. No i poszedłem parę razy na mecze Krakowi. Oczywiście, że kibicuję, ale nie ukrywam, zwłaszcza kibicuję drużynie kobiecej Krakowi, ponieważ te urocze, zwłaszcza dwa pędraki, uczą mnie cierpliwie jeździć, za co im jestem bardzo wdzięczny, bo gdyby nie one, to w ogóle bym się na tym hokeju nie znał. Widzę, że ma pan brodę, czy by zapuszczał pan ją na play-off? Nasza akcja Broda na play-off, solidaryzuje się pan w ten sposób z hokeistami? Brodę to właśnie, poradźcie mi, co ja mam zrobić, bo ja brodę mam non-stop, chodzę zarośnięty, taki quasi niechlujny, ale ja postanowiłem, że ja sobie zapuszczę wąsy z tej okazji. Co prawda to jest trochę złamanie regulaminu, ale z drugiej strony w moim wypadku te wąsy są dużo bardziej cenne jako taki aspekt specyficzny wyglądu niż broda, więc jeżeli, że tak powiem, dyrekcja się zgodzi, to ja zostanę przy wąsach, a jeżeli nie, to faktycznie zrobię solidarkę i broda pójdzie w ruch, co jest bardzo przyjemne, bo zapuszczanie brody to nie jest jakiś specjalny wysiłek. Wąsy mogą być, zachęcamy do zrobienia zdjęcia, otagowania brodę na play-off. Na pewno weźmiemy pod uwagę w konkursie, do wygrania jest bluza hokejowa, nie wiem, czy już ma pan taką w swojej kolekcji, czy nie? No, taki jeszcze nie mam, a poza tym ta byłaby szczególnie ważna, także jeżeli kibice zaakceptują, że w wypadku moim wąsy są dużo bardziej ważne, to wchodzę w to.